Tekst manny na 16 lutego, przez chwałę i hanibę, przez niesławę i dobrą sławę, jako zwodziciele, wszakże prawdziwi, żadnego w niczym nie dając zgorszenia, aby usługiwanie nasze było bez nagany. drugi Korentów rozdział 6 wersety 8 i 3. Komentarz parauzyjny kiedy wypełniamy nasze obowiązki najlepiej jak potrafimy i kiedy Pańskie błogosławieństwo i łaska w znacznym stopniu spoczywają nad nami i naszymi sprawami, nagle mogą powstać kłopoty, spiętrzyć się przeciwności, moce ciemności pozornie mogą triumfować, a w oczach współbliźnich możemy chwilowo wydawać się winowajcami, wyraźnie opuszczonymi przez Boską opatrzność. Bez wątpienia takie doświadczenia są nam potrzebne, bo chociaż możemy śpiewać, raczej wolę kroczyć z Bogiem w ciemności, niż sam jeden w światłości byłoby to próżnym przechwalaniem się, gdybyśmy nie zostali przeprowadzeni przez strogie doświadczenia, rozwijające taką wiarę i ufność które trzymają się ręki Pana i w najciemniejszej godzinie ufają boskiej opatrzności. Reprint nr 2885. Komentarz epifaniczny. Życie chrześcijanina jest życiem przeciwstawnych doświadczeń, w których musi on zachować siebie w miłości Bożej oraz w nienawiści do samolubstwa. Żadna miara miłości. Zaszczytów i pochwał nie powinna zachwiać jego lojalnością wobec Boga, żadna miara hańby, złej reputacji czy fałszywych oskarżeń nie powinna skazić jego serca i przemienić go w nikczemnika. Jego mottem, który ostatecznie musi zatriumfować, jest lojalność wobec sprawiedliwości we wszelkich okolicznościach. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej dzieje apostolski rozdział 20 wersety od 17 do 35. Tedy z miletu posławszy do Efezu, przyzwał do siebie starszych zborowych, którzy gdy do niego przyszli, rzekł im: wy wiecie od pierwszego dnia, którego my przyszedł do Azyi, jakom z wami po wszystek czas był. Służąc Panu ze wszelką uniżonością i z wielą łez i pokus, które na mnie przychadzały z zasadzek żydowskich. Jakom się nie schraniał niczego, co by było pożyteczne, abym Wam nie oznajmił i nie uczył Was jawnie i po domach. Świadectwo wydawając i Żydom, i Grekom o pokucie ku Bogu i o wierze w Pana naszego Jezusa Chrystusa. A oto teraz ja będąc związany duchem, idę do Jeruzalemu, nie wiedząc co tam na mnie przyjść ma. Tylko że duch święty po miastach świadczy, powiadając, że mnie więzienie i uciski czekają. Wszakże ja na nic nie dbam i nie jest mi tak droga dusza moja, bym tylko bieg mój z radością wykonał i posługę. Którą wziął od Pana Jezusa na oświadczenie Ewangelii i Łaski Bożej. A teraz oto ja wiem, że już więcej nie oglądacie oblicza mojego wy wszyscy, między którymi im chodził, karząc Królestwo Boże. Przetoż oświadczam się Wam dnia dzisiejszego, żem ja jest czysty od krwi i wszystkich. Albowiem nie chroniłem się, Żebym wam nie miał oznajmić wszelkiej rady Bożej, pilnujcież tedy samych siebie i wszystkiej Trzody, w której Was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli z Boży, którego nabył przez własną krew. Boć ja to wiem, że po odejściu mojem w niej idą między Was wilcy okrutni, którzy Trzodzie folgować nie będą. A z Was samych powstaną mężowie, Mówiący rzeczy przywrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów. Przeto czujcie, pomnąc, żem przez trzy lata w nocy i we dnie nie przestawał napominać ze łzami każdego z Was. A teraz, bracia, poruczam Was z Bogu i Słowu Łaski Jego, który może pobudować i dać Wam dziedzictwo między wszystkimi poświęconymi. Srebra albo złota, Albo szaty nie pożądałem od nikogo. Owszem sami wiecie, że moim potrzebom i tych, którzy są ze mną, służyły te ręce, wszystko ci wam okazał, iż tak pracując, musimy podejmować słabe, a pamiętać na słowa Pana Jezusowe, że On rzekł, szczęśliwsza jest rzecz dawać, niżeli brać. Rozdział 24, werset 16. A sam się o to pilnie staram, abym zawsze miał sumienie bez obrażenia przed Bogiem i przed ludźmi. Rzymian rozdział 12, wersety od 3 do 8. Albowiem powiadam przez łaskę, która mi jest dana każdemu, co jest między wami, aby więcej o sobie nie rozumiał, niżeli potrzeba rozumieć. Ale żeby o sobie rozumiał skromnie, tak jako komu Bóg udzielił miarę wiary. Albowiem, jako w jednym ciele wiele członków mamy, ale wszystkie członki niejednoż dzieło mają, tak wiele nas jest jednym ciałem w Chrystusie, aleśmy z osobna jedni drugich członkami. Mając tedy różne dary według łaski, która nam jest dana, jeśli proroctwo, Niech będzie według sznuru wiary, jeśli posługowanie, niech będzie w posługowaniu, jeśli kto naucza, niech trwa w nauczaniu, jeśli kto napomina, w napominaniu, kto rozdaje, w szczerości, kto przełożony jest, w pilności, kto czyni miłosierdzie, niech czyni z ochotą. Pierwszy Korentów rozdział drugi wersety od pierwszego do ósmego. A jak gdym przyszedł do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy albo mądrości, opowiadając wam świadectwo Boże. Albowiem nie osądziłem za rzecz potrzebną, co inszego umieć między wami, tylko Jezusa Chrystusa, i to onego ukrzyżowanego. I byłem ja u was w słabości i w bojaźni i w strachu wielkim. A mowa moja i kazanie moje nie było w powabnych mądrości ludzkiej słowach, ale w okazaniu ducha i mocy, aby się wiara wasza nie gruntowała na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. A mądrość mówimy między doskonałymi, ale mądrość nie tego świata, ani książąt tego świata, którzy giną, ale mówimy mądrość Bożą w tajemnicy, która jest zakryta. Którą Bóg przeznaczył przed wieki ku chwale naszej, której żaden z książąt tego świata nie poznał. Bo gdyby byli Poznali, nigdy by Pana chwały nie ukrzyżowali. Rozdział trzeci wersety od 5 do 15. Aby się wiara wasza nie gruntowała na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej a mądrość mówimy między doskonałymi. Ale mądrość nie tego świata, ani książąt tego świata, którzy giną, ale mówimy mądrość Bożą w tajemnicy, która jest zakryta, którą Bóg przeznaczył przed wieki ku chwale naszej, której żaden z książąt tego świata nie poznał, bo gdyby byli poznali, nigdy by Pana chwały nie ukrzyżowali, ale opowiadamy. Jako napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i na serce ludzkie nie wstąpiło, co nagotował Bóg tym, którzy go miłują. Ale nam to Bóg objawił przez Ducha Swojego, albowiem Duch Wszystkiego się bada i głębokości Bożych. Bo któż z ludzi wie, co jest w człowieku, tylko Duch Człowieczy, który w nim jest, także też i tego, co jest w Bogu. Nikt nie wie, tylko Duch Boży. Aleśmy my nie przyjęli Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, które rzeczy nam są od Boga darowane, o których też mówimy, nie te mi słowy, których ludzka mądrość naucza, ale których Duch Święty naucza, do duchownych rzeczy duchowne stosując. Ale cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy które są Ducha Bożego, albowiem mu są głupstwem i nie może ich poznać, przeto iż duchownie bywają rozsądzone. ale duchowny rozsądza wszystko, lecz sam od nikogo nie bywa rozsądzony. Rozdział czwarty wersety od pierwszego do czwartego i od 9 do 16, tak niechaj o nas człowiek rozumie jako o sługach chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych, a tegoć więc szukają przy szafarzach, aby każdy znaleziony był wiernym. Aleć u mnie to jest najmniejsza, żebym był od Was sądzony, albo od sądu ludzkiego, lecz i sam siebie nie sądzę, albowiem choć nic na siebie nie wiem, wszakże nie przeto jestem usprawiedliwiony, ale ten, który mnie sądzi. Pan jest, bo mam za to, iż Bóg nas ostatnich apostołów wystawił jakoby na śmierć skazanych, albowiem staliśmy się dziwowiskiem światu, aniołom i ludziom. Myśmy głupi dla Chrystusa, aleście wy roztropni w Chrystusie. Myśmy słabi, aleście wy mocni, wyście zacni, aleśmy my bezecni. Jeszcze aż do tej godziny i łakniemy, i pragniemy. I nadzy jesteśmy, i bywamy policzkowani. I tułamy się, i pracujemy, robiąc własnymi rękami, gdy nas hańbią, dobrożyczemy, gdy nas prześladują, znosimy, gdy nam zło rzeczą, modlimy się za nich, staliśmy się jako śmieci tego świata i jako omiecimy u wszystkich, aż dotąd. To pisze, nie przeto, aby my was zawstydził. Ale jako dziadki moje miłe napominam. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy pedagogów w Chrystusie, wszakże niewiele Ojców macie, bom ja was w Jezusie Chrystusie przez Ewangelię spłodził. Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi. Rozdział 9 wersety od 12 do 23, jeśliż insi tej wolności nad wami używają. Czemuż nie raczej my? A wszakżeśmy tej wolności nie używali, ale wszystko znaszamy, abyśmy jakiego wstrętu Ewangelii Chrystusowej nie uczynili. A zaż nie wiecie, iż ci, którzy około rzeczy świętych pracują, z świętych rzeczy jadają, a którzy ołtarza pilnują, wspólną cząstkę z ołtarzem mają. Tak też Pan postanowił tym. Którzy Ewangelię opowiadają, aby z Ewangelii żyli. ale ja nic z tych rzeczy nie używał. I nie pisałem tego, aby się tak przy mnie działo, bo mnie daleko lepiej umrzeć, niż by kto przechwalanie moje miał próżne mu czynić. Bo jeśli Ewangelię opowiadam, nie mam się czym chlubić, gdyż ta powinność na mnie leży, a biada mnie. Jeśli bym Ewangelii nie opowiadał, albowiem jeśli to dobrowolnie czynię, mam zapłatę, jeśli poniewolnie, szafarstwa mi powierzono, jakąż wtedy mam zapłatę, abym Ewangelię opowiadając, bez nakładu wystawił Ewangelię Chrystusową, na to, żebym źle nie używał wolności mojej przy Ewangelii, albowiem będąc wolnym od wszystkich. Samego siebie uczynił niewolnikiem wszystkim, abym ich więcej pozyskał. I stałem się Żydom jako Żyd, abym Żydów pozyskał, a tym, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, abym tych, którzy są pod zakonem, pozyskał, tym, którzy są bez zakonu, jakobym bez zakonu, nie będąc bez zakonu Bogu, ale będąc pod zakonem Chrystusowi, abym pozyskał tych, którzy są bez zakonu. Stałem się mdłym jako mdły, abym mdłych pozyskał. Wszystkim stałem się wszystko, abym przecie niektórych zbawił. A to czynię dla Ewangelii, abym się jej stał uczestnikiem. Drugi Korentów rozdział drugi wersety od dwunastego do 17 a gdym przyszedł do Troady dla opowiadania Ewangelii Chrystusowej, a drzwi mi były otworzone w Panu. Nie miałem ulżenia w duchu moim dlatego, żem nie znalazł Tytusa, brata mego, ale rozstawszy się z nimi, poszedłem do Macedonii. Lecz chwała Bogu, który nam zawsze zwycięstwo daje w Chrystusie i wonność znajomości swojej objawia przez nas na każdym miejscu. Bośmy dobrą wonnością Chrystusową Bogu w tych, którzy zbawieni bywają i w tych, którzy giną, tym ci wonnością śmierci na śmierć, ale onym wonnością żywota ku żywotowi, lecz do tego, któż jest sposobny? Bo nie jesteśmy jako wiele ich, którzy fałszują słowo Boże, ale jako z szczerości, ale jako z Boga, przed Oblicznością Bożą o Chrystusie mówimy. Rozdział trzeci wersety od pierwszego do dwunastego. Poczynamyż za się zalecać samych siebie. Czyli potrzebujemy, jako niektórzy, listów zalecających do Was albo też listów zalecających od Was. Listem naszym wy jesteście, napisanym na sercach naszych, który znają i czytają wszyscy ludzie. Gdyż to jawna jest, żeście listem Chrystusowym przez usługę naszą zgotowanym, napisanym nie inkaustem, ale Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach serc mięsnych. A takie ciufanie mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie iżbyśmy byli sposobni, co myśleć sami z siebie, jako sami z siebie. Ale sposobność nasza z Boga jest, który nas też uczynił sposobnymi sługami Nowego Testamentu, nie litery, ale ducha, albowiem litera zabija, ale duch ożywia. Bo jeździć posługiwanie śmierci literami wyrażone na tablicach kamiennych było chwalebne, tak iż synowie izraelscy nie mogli śmiele patrzeć na oblicze mojżeszowe dla chwały oblicza Jego. Która miała być skażona, jakoż daleko więcej usługiwanie ducha nie ma być chwalebne, bo jeździć usługiwanie potępienia było chwalebne, daleko więcej usługiwanie sprawiedliwości obfituje w chwale. Albowiem i to, co chwały miało, nie miało chwały w tej części, co się tknie o i przewyższającej chwały. Bo jeździć to, co niszczeje, było chwalebne, Daleko więcej to, co zostaje, jest chwalebne. Przetoż mając taką nadzieję, wielkiej bezpieczności w mowie używamy. Rozdział czwarty wersety od pierwszego do osiemnastego. Dlatego mając to usługiwanie, tak jakośmy miłosierdzie otrzymali, nie słabiejemy. Aleśmy się odrzekli skrytej stromoty, nie obchodząc się chytrze, ani fałszując słowa Bożego, ale objawieniem prawdy zalecając samych siebie u każdego sumienia ludzkiego przed obliczem Bożym. Jeśli tedy zakryta jest Ewangelia nasza, zakryta jest przed tymi, którzy giną, w których Bóg świata tego oślepił zmysły, to jest w niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangelii i chwały Chrystusowej, który jest wyobrażeniem Bożym. Albowiem nie samych siebie opowiadamy, ale Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a samych siebie sługami waszymi dla Jezusa, ponieważ Bóg, który rzekł, aby się z ciemności światłość rozświeciła, ten się rozświecił w sercach naszych ku rozświeceniu, w nas, znajomości i chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. A mamy ten skarb w naczyniu glinianym. Aby dostojność tej mocy była z Boga, a nie z nas. Gdy zewsząd uciśnieni bywamy, ale nie bywamy potłoczeni, powątpiewamy, ale nie zwątpimy. Prześladowanie cierpimy, ale nie bywamy opuszczeni, bywamy porzuceni, ale nie giniemy. Zawsze umartwienie Pana Jezusowe na ciele nosimy, aby i żywot Jezusowy na ciele naszym był objawiony. Zawsze bowiem my, Którzy żyjemy, bywamy wydawani na śmierć dla Jezusa, aby też żywot Jezusowy był objawiony w śmiertelnym ciele naszym. Dlatego śmierć mocy swojej w nas dokazuje, ale w was żywot. Mając tedy tegoż ducha wiary, tak jako napisane, uwierzyłem, przeto my też mówił, i my wierzymy, przeto też mówimy, wiedząc, iż ten który wzbudził pana Jezusa i nas wzbudzi przez Jezusa i postawi z wami. Boć to wszystko dzieje się dla was, aby łaska ona obfitująca przez dziękowanie wielu ich rozmnożyła się ku chwale Bożej. Dlatego nie słabiejmy, ale choć się też nasz zewnętrzny człowiek kazi, wszakże on wewnętrzny się odnawia ode dnia do dnia. Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje, gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne. Albowiem rzeczy widzialne są doczesne, ale niewidzialne są wieczne. Rozdział 5 Wersety od 11 do 21 Przetoż wiedząc o tym strachu Pańskim, ludzi do wiary namawiamy, a Bogu jawnymi jesteśmy, i mam nadzieję, iż w sumieniach Waszych jawnymi jesteśmy. Albowiem nie samych siebie Wam znowu zalecamy, ale Wam dajemy przyczynę, abyście się chlubili nami i żebyście mieli co mówić przeciwko tym, którzy się chlubią z powierzchownych rzeczy, a nie z serca. Bo choć od rozumu odchodzimy, Bogu odchodzimy. Choć przyrozumie jesteśmy, wam jesteśmy. Albowiem miłość Chrystusowa przyciska nas, jako tych, którzyśmy to osądzili, iż ponieważ jeden za wszystkich umarł, tedy wszyscy byli umarłymi, a że za wszystkich umarł, aby ci, którzy żyją, już więcej sobie nie żyli, ale temu, który za nich umarł i jest wzbudzony. Dlatego my od tego czasu nikogo według ciała nie znamy, a chociaż my też znali Chrystusa według ciała, lecz już teraz więcej nie znamy. A tak jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare rzeczy przeminęły, oto się wszystkie nowymi stały. A to wszystko z Boga jest. Który nas z samym sobą pojednał przez Jezusa Chrystusa i dał nam usługiwanie tego pojednania, ponieważ Bóg był w Chrystusie, świat z samym sobą jednając, nie przeczytując im upadków ich, i położył w nas to słowo pojednania, przetoż na Miejscu Chrystusowym poselstwo sprawujemy. Jakoby Was Bóg upominał przez nas, prosimy na Miejscu Chrystusowym, Jednajcie się z Bogiem, albowiem on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy się my stali sprawiedliwością Bożą w nim. Rozdział szósty, wersety od pierwszego do dwunastego. Przetoż pomagając mu, napominamy Was, abyście nadaremno łaski Bożej nie przyjmowali. Bo mówi Bóg, czasu przyjemnego wysłuchałem Cię. A w dzień zbawienia poratowałem cię, oto teraz dzień przyjemny, oto teraz dzień zbawienia. Żadnego w niczym nie dawając zgorszenia, aby nie było zganione usługiwanie nasze. Ale we wszystkim zalecając samych siebie, jako słudzy Boży, w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w niedostatkach, w utrapieniach, w razach, w więzieniach, w potłukaniu, w pracach, w niedosypianiu, w postach, w czystości, w umiejętności, w nieskwapliwości, w dobrotliwości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w mowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręże sprawiedliwości na prawo i na lewo, przez chwałę i zelżywość, przez niesławę i dobrą sławę, jakoby zwodziciele, wszakże prawdziwi. Jako nieznajomi, wszakże znajomi, jako umierający, a oto żyjemy, jako pokarani, ale nie zabici, jako smutni, wszakże zawsze weseli, jako ubodzy, wszakże wielu ubogacający, jako nic nie mający, wszakże wszystko trzymający. Usta nasze otworzone są ku Wam, O Koryntowie. Serce nasze rozszerzone jest. Nie jesteście ściśnieni w nas, lecz ściśnieni jesteście we wnętrznościach waszych. Pierwszy Tymoteusza rozdział 5 werset 17 Starsi, którzy się w przełożeństwie dobrze sprawują, niech będą mieni zagodnych dwojakiej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce. Drugi Tymoteusza rozdział drugi, werset 10 Przetoż wszystko znoszę dla wybranych, aby i oni zbawienia dostąpili, które jest w Chrystusie Jezusie z chwałą wieczną. Żydów rozdział 13, werset 7 Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Pieśni 134, 277.

Pytania, czy w tym tygodniu cierpiałem cierpiałam z powodu udawania świadectwa prawdzie? Jak do tego doszło? Jak to znosiłem znosiłam? Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.